To jest przykład takiego dobrego pomyślenia, gdy idzie o budżet obywatelski. To mieszkańcy przewozu wymyślili, zagłosowali, mają. To jest coś, co jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tamtym terenie, to pokazała powódź z 2010 roku, że tego typu sprzęt jest potrzebny. Budżet obywatelski stał się takim pretekstem do tego, że można kupić, bo to jest spory wydatek, około 400 tysięcy złotych, no ale warty. Samochód, który został zakupiony, jest to samochód na bazie Mercedesa. Ma też 60 litrów wody plus 100 litrów piany, ma motopompę, ma szybkie natarcie. Do tej pory funkcjonowaliśmy korzystając ze sprzętu, który dostaliśmy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. To jest taki samochód tak zwany kwatermistrzowski. Można go porównać do większego busa. W ubiegłym roku został złożony projekt do budżetu obywatelskiego o zakup właśnie samochodu dla celów OSP Przewóz. Bez poparcia mieszkańców, którzy oddali głos w tym budżecie obywatelskim, tego samochodu by nie było albo byłby dużo później. Zachęcam wszystkich do udziału po prostu w budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Budżet obywatelski się sprawdza.